Przyjechałyśmy do Was, żeby Wam kilka słów opowiedzieć o bezdomnych lotkach, tak? Nazywamy się Pomorski Koci Dom Tymczasowy i zajmujemy się jako wolontariuszki, czyli robimy to zupełnie za darmo, poza naszą pracą zawodową, poza naszym życiem, tak? Mamy swoje dzieci, mamy swoich mężów, mamy swoją pracę. Swoje koty. Mamy swoje też koty w domu, swoje psy mamy, ale oprócz tego pomagamy bezdomnym zwierzętom z potrzeby serca, tak? Na pewno każdy z Was widzi na podwórku bezdomne kotki, małe, duże. Słuchajcie, trzeba się przyglądać, tak? Jest zima, jest bardzo źle. Koty, wbrew takim opiniom społecznym, nie przetrwają zimy bez naszej pomocy, tak? Jest za zimno i słuchajcie, naprawdę bezdomnym zwierzętom trzeba pomagać. Czyli co Wy, jako dzieciaczki, możecie dla nich zrobić? Podzielić się, tak? No, mówcie. Dokładnie, proszę. O. No lepiej wodę, wiesz, bo kotki mają problemy z jelitami, jak piją mleczko, także najlepiej wynieść miskę wody, no. Kupić karmę. Jakąś niedrogą, troszeczkę posypać, żeby nie były głodne. Jeszcze tam dziewczynka się zgłaszała w dużej wózeczce, słucham cię. Nie. Nie? No, ty teraz to powiedz. Mój kot Cikus, który mieszka u nas na podwórku, on jest strasznie dziki. Mnie kiedyś podrapał, ja go chciałam podgłaskać. Ojej. Ale możesz mu pomóc z tym, że nie będziesz go głaskać, tak? Ale też nie będziesz go krzywdzić. A jak zobaczysz, że krzywdzą go inne jakieś dzieciaki niedobre, to co robisz? Mamo, tato, na pomoc! Nazywamy się Pomorski Koci Dom Tymczasowy, tak? Widziałyście może z takim logo w autobusie? Plakaty? Widziałyście? Ratujmy koty ze stoczni. Taki ślepy kot bez oka, tak? Taki ogon zwieszony. Słuchajcie, to robimy wszystko my. Od 5 miesięcy, słuchajcie, codziennie jeździmy do stoczni. Zgadnijcie, ile karmy dziennie, kilo musimy przywieźć do tej stoczni, żeby te koty przetrwały zimę. Zgadujcie. No nie. 10. No nie. Kto zwycięży? Ja. No. 20. No nie. No mówcie. Kto powiedział 30? Ja. Proszę do mnie, chodź po cukierka. Super. Słuchajcie, codziennie od 5 miesięcy zwozimy 30 kilo karmy. Nie chcę łapać myszy. Kot nie chce łapać myszy. Od dziś, co dzień, kiedy wstanie, mleko chce pić na śniadanie. I co ranek miska mleka przy mym łóżku niechaj czeka. Mleko daje zęby białe, no i zdrowie doskonałe. Tak rozgłosił wszystkim wkoło. Myszkom jest teraz wysoko. Miał. Miał miasteczko. Myszka teraz. Pusta jest miasteczka. A jeszcze bym chciał. Pieszczotek. A czemu? Bo czysty był kotek. Brawo, Pinia. Brawo. Teraz pani Radenka wam się zabierze, tak? Moje koty. Mam dwa koty, koty gnioty, szaro-buro popielate, takie zwykłe podwórkowe, za to mądre są i zdrowe. Kocham moje szare koty, choć trzymają się ich psoty. Swego pana podgryzają i do stołu zasiadają. Liżą wtedy, co popadnie i co w misce leży na dnie. Ich zabawy są szalone, same nimi są zdziwione. Ile psują i figlują, lecz nie oddam ich nikomu, bo by było smutno w domku. Nauczyła nas porządku. Napuszonym swym ogonkiem rozprawiła się z wagonkiem. Wnet na całym parapecie nie zostało żadne kwiecie. Potem poszły w ruch flakony, graf wtrafiony, zatopiony. Biegłam za nią ciężko sapię, ale Mrusia już na szafie patrzy na mnie z satysfakcją, niezrażona mądra. Smutno ci było, bo go wszystko bolało, prawda? Ty jeszcze się zgłaszałaś? Nie. Nie? Proszę. Bolało go, tak, to było bardzo wzruszające. A ty co nam powiesz? Dla mnie było najbardziej smutno wtedy, kiedy on się obudził, a wokół nie było jego mamy. To było straszne, też byście nie chcieli, prawda, się obudzić, żeby mamy nie było. Tam dziewczynka pod stołem jeszcze się zgłaszała. Już nie chcesz. Kto jeszcze? No powiedz, chusteczce. No to też było smutne, bo życie za kratami nie jest łatwe. Jeszcze dziewczynka. No to było bardzo smutne, też płakałam, no. Jeszcze było dobre,
ty jeszcze powiesz, co było smutne. Ja bym, że jak pan pod samochód, to poszedł do Betynana i potem, że wdzierałbym się w czymś innym. Ojej, no to było faktycznie chyba najsmutniejsze. A ty jeszcze nie mówiłaś? Że nie znalazł mamy. To było tak, to jest naprawdę straszne. No. Chciałam powiedzieć, że my też mamy w domu jednego kotka uratowanego. No to jesteście wspaniali, brawo, to masz pokrótce. No to opowiedz nam wszystkim o swoim kotku. On jest taki fajny, lubi i bardzo lubi rozrabiać, tylko że mu na nosie taka blizna została. Bo pewnie go biły i nie. Macie ulotki jeszcze dla nas. Macie jeszcze? Możesz. To rozdaj w takim razie jeszcze dzieciom kolorowanki. Kto nie dostał sukienka, dwie kolorowanki, żeby biorę, dobrze? Bo one są takie najbardziej aktywne. A dużą dziewczynkę wybiorę, wystąpi jako kulida. Dobrze, tu mamy trzy koty. Ty na ziemię, na czworach, oddajecie koty. Ale na mój mamy moją pomyłkę. Ty idziesz dalej. Wyobraźmy sobie scenę, że to są trzy, słuchajcie, kotki podwórkowe w jedne. I przychodzi kulida na podwórko i Pani Weronika takim pół kotem, pół człowiekiem jest.